Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zabieramy się od rana za pakowanie prezentów. Czas najwyższy, bo słuchajcie, trochę mi się tego uzbierało, ale pokażę wam, jak ja pakuję prezenty, jakie mam może moje sposoby na pakowanie prezentów. Kto wie, może z tego skorzystacie, albo nie, ale ponieważ słuchajcie, tak pięknie sypie za oknem, jest tak piękna atmosfera, choinka włączona, więc dzisiaj robimy to. I pakujemy prezenty. Mówiłam to nieraz, że ja uwielbiam pięknie zapakowane prezenty. No ale jak widzicie, u mnie zawsze wszystko jest rozłożone tak jak trzeba. Papiery do pakowania prezentów. Wkłady, które możecie kupić na przykład w Deals. Różnego rodzaju pudełka, o, które można też fajnie wykorzystać. Ale na przykład tutaj w tym pudełku, zaraz wam pokażę, mam same skarby. Wstążki, taśmy, sznurek, bileciki, zobaczcie, naklejki, o, no trochę tego jest, więc zaraz będziemy wykorzystywać, zobaczcie jaką mam piękną czerwoną wstążkę z aksamitu od Estée Lauder. No oczywiście nożyczki są potrzebne, taśma taka właśnie dwustronna, no i zabieramy się za pakowanie, nałożę sobie kamerę na statyw i pokażę wam wszystko po kolei, co i jak. Jeśli macie kilka rzeczy, które chcecie zapakować w jeden prezent, to z doświadczenia powiem wam, że właśnie najlepsze są takie pudełka, do których po prostu wkładacie to, co ma być tym waszym prezentem dla bliskiej osoby i później takie pudełko tylko wystarczy pięknie przyozdobić, na przykład jakąś ładną wstążką. Więc ja wam pokażę teraz, jak ja tutaj zapakuję ten prezent. Jeśli macie takie pudełka, które chcielibyście również zapakować, to tutaj oczywiście najlepiej sprawdza się papier. Ale takie pudełka już zazwyczaj są pięknie ozdobione, zapakowane, więc nie trzeba przy nich nic kombinować. Ja natomiast lubię mieć kolorystycznie, jeśli chodzi o prezenty pod choinką. Później wam pokażę, jak to wygląda, więc będę pakować w papier. Słuchajcie, zobaczcie na to. To jest jeden z prezentów dla mojego Massimo i to pudełko jest tak piękne, że mogłabym je tylko przywiązać wstążką i już położyć pod choinkę, bo idealnie mi pasuje kolorystycznie, ale nie mogę, bo Massimo nie może wiedzieć, jakie prezenty dostanie na święta, więc muszę to zapakować w papier i zabieramy się do roboty.
Część prezentów już popakowana, ale muszę jechać później do paczkomatu i odebrać resztę moich zamówień do świątecznych prezentów. Ale słuchajcie, robię teraz obiad i widzicie tutaj, mam zapakowany woreczek taki specjalny do pieczenia, podudzia z kurczaka, które zasypałam czosnkiem, papryką wędzoną, papryką ostrą i papryką zwykłą, plus do tego dodałam jeszcze trochę soli i pieprzu. I teraz wstawiam do piekarnika, wszystko tutaj widzicie, razem wymieszane i robimy obiad. Jak co roku o tej porze zaczynają przychodzić do mnie wasze prezenty, prezenty świąteczne, które mi wysyłacie. I ja jestem tak niesamowicie wdzięczna, że mam taką społeczność, takich cudownych ludzi, którzy pamiętają, którzy zawsze coś mi wyślą. A ten gest, słuchajcie, to, że wiecie doskonale, żeby nie przysyłać mi kosmetyków, tylko przysyłać mi jedzenie, świeczki, herbatę. Chociaż kosmetyki też czasami mi przysyłacie i są cudowne. I zobaczcie, przyszła do mnie pierwsza paczka od Iwonki. Pełna samych smakołyków. W zeszłym roku Iwona K. też mi przysłała ser, tylko to był jakiś inny wtedy ser i był przepyszny. A teraz o, proszę, konfitura, jest świeczka, są czekoladki, jest podobno bardzo dobry właśnie taki likier, chętnie go spróbuję. No herbata to słuchajcie zawsze must have, w przepięknym opakowaniu. Dziękuję Ci, Iwonka, z całego serca za tą przesyłkę. Wy jesteście po prostu niemożliwi. Ja wiem, że ja co roku Wam wysyłam prezenty, a przynajmniej osobom, które są najbardziej aktywne, z którymi mam największy kontakt, z którymi mam codziennie kontakt, z którymi rozmawiamy już. Nawet można powiedzieć, że zawiązały się pewne przyjaźnie. Ale słuchajcie, wcale nie musicie mi robić tych przesyłek. Dla mnie liczy się każdy gest, który mi dajecie codziennie. Wasze lajki, dzień dobry, wyświetlenia, komentarze, wszystko to, co robicie, to mi w zupełności wystarczy. Nie musicie wydawać na mnie pieniędzy, słuchajcie, ale to jest takie cudowne i miłe. Dziękuję Ci, Iwonka, jeszcze raz. Paczki, przesyłki, moje zakupy, prezenty świąteczne. Słuchajcie, tutaj mam przesyłkę, niespodziankę od Alicji, którą zaraz otworzę. Tutaj z kolei mam moje zakupy z Hebe z prezentami kosmetycznymi. Tutaj mam zakup z Zary, zaraz Wam pokażę. Tutaj mam prezent dla mojego taty i kupiłam sobie też kapciuszki, które zaraz otworzę i Wam pokażę. No dobra, zabieramy się za ogarnięcie tych paczek. Ponieważ ogląda mnie tutaj część mojej rodziny, nie mogę Wam pokazać moich zakupów z Hebe, ponieważ będą to prezenty. Tak, ale są one całkiem, całkiem ciekawe. Tutaj z kolei mam coś wyjątkowego. Zamówiłam sobie online świece z Zary. To jest kolekcja świąteczna i to jest nowość, która pojawiła się właśnie w tej kolekcji świątecznej. Byłam ostatnio w Zarze stacjonarnie i okazało się, że te świece są albo na zamówienie, albo właśnie trzeba je zamawiać online. I powąchałam, bo był dyfuzer, wiecie, te patyczki takie zapachowe, powąchałam jak pachnie i powiedziałam, nie, ja to muszę mieć. Po prostu przepadłam, totalnie przepadłam i w tym roku stwierdziłam, że skoro mają to być wyjątkowe święta, to musi być też wyjątkowy zapach na święta. Już Wam pokazuję, jak wygląda ta świeca. Wygląda przepięknie. Jest jeszcze większa wersja tej świecy. O, czekajcie. O. Szkło. Takie ciemne, ciemne, czarne szkło. Właśnie mamy złotą zatyczkę i taką zieloną świecę. Dlaczego zieloną? No właśnie dlatego, że ten zapach to jest świąteczna choinka. Słuchajcie, kto ma zwierzęta w domu, a szczególnie ma koty, ten doskonale wie, że żywa choinka na święta to jest ciężka sprawa. I bywało tak u nas w domu kilka lat temu, że niestety nasze choinki nie dotrzymały do święta, do świąt, szczególnie bombki na tych choinkach. Więc już nauczeni tym doświadczeniem mamy w domu sztuczną choinkę już od kilku dobrych lat. I niestety bombki, które nie są szklane,
Ale przez to, że właśnie jest ta choinka sztuczna, to oczywiście brakuje tego zapachu świątecznego. Słuchajcie, jeśli będziecie mieć okazję, żeby wejść do Zary i powąchać Winter Cypress, chyba tak się to wymawia, to koniecznie sprawdźcie ten zapach. Słuchajcie, ta świeca jest nieodpalona, a ona tak obłędnie pachnie. To jest tak przyjemny zapach świątecznej choinki, że to się w głowie nie mieści. Więc coś wyjątkowego w tym roku na wyjątkowe święta i już nie mogę się doczekać, aż ją odpalę. Ale jeszcze przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że taka świeca z tej kolekcji, tam jest do wyboru, chyba są jeszcze trzy zapachy. Jest właśnie ten taki zimowy zapach, no tutaj niby mamy eukaliptus, ale to jest, no mówię, połączenie eukaliptusa z sosną, no niesamowity zapach. To jeszcze jest pierniczkowy, jest chyba słony karmel albo karmel z jakąś domieszką czegoś. Jest taki zapach bardziej cięższy, coś w klimatach oudu, ale zobaczcie, jak wygląda pięknie kartonik. I to jest świetny pomysł też na prezent, bo ta duża świeca, czyli 280 gramów, kosztuje niecałe 90 zł, więc to jest taniej niż świece z Bath & Body Works. Naprawdę się opłaca, a wygląda przepięknie, jest niesamowicie ciężka. Jest jeszcze ta duża, duża wersja świecy, więc jeśli czegoś takiego szukacie na prezent, to polecam Wam właśnie taką świecę. No i moi drodzy, coś dla mnie. Bamboszki wełniane. Tak, dobrze widzicie. Kto mnie ogląda od lat, ten doskonale wie, że ja w okresie zimowym kupuję sobie właśnie takie kapcie. I do tej pory były to kapcie, które albo zamawiałam w internecie marki Emu, Ag albo innych marek, dosyć drogie, albo udawało mi się gdzieś się dorwać w TK Maxie innych marek, które tworzą właśnie tego typu kapcie z wełny merynosów w niższych cenach. I słuchajcie, znalazłam na Allegro świetną polską markę, która tworzy wyroby ręczne właśnie z wełny merynosów. Tutaj dodatkowo mamy instrukcję obsługi, czyli taką kartę, gdzie macie jak czyścić, jak się z tym obchodzić, że jest to wyrób profilaktyczno-rehabilitacyjny z dzianin wełnianych. Naprawdę fajna jakość, w ogóle podeszwa też jest bardzo fajna, bo jest taka antypoślizgowa, ale macie możliwość zapłacenia troszkę więcej i wtedy zrobią Wam taką podeszwę skórzaną na przykład. Różne kolory, różne opcje kolorystyczne, wykończenia, rozmiary, no zapowiadają się świetnie i słuchajcie, cena w porównaniu do tych, które do tej pory płaciłam, jest banalna, bo na Allegro zapłaciłam za nie niecałe 50 zł. Dobrze usłyszeliście, niecałe 50 zł, a do tej pory przepłacałam, przyznaję się, przepłacałam za takie kapcie, bo czasami zdarzyło się, że zapłaciłam nawet 200 zł i już więcej tego nie zrobię, nie popełnię tego błędu, więc mam ciepłe bamboszki do łażenia po domu. O, zobaczymy jak będą się sprawdzać. Oczywiście jeszcze wzięłam wersję męską, taką bardziej zabudowaną i też zapłaciłam niewielkie pieniądze, także takie zakupy. Mam nadzieję, że będzie to dobry wybór. Jejku, słuchajcie, otworzyłam paczkę, którą dostałam od Alicji i jestem po prostu w ciężkim szoku. Co ta dziewczyna mi wysłała? Co ta kobieta tutaj dla mnie przygotowała? Już nie wspomnę o tych wszystkich pięknych słodkościach, ale doskonale wie, że kocham Japonię i planuję się tam wybrać, więc dostałam od niej dwie książki. Autorskie trasy po Tokio i okolicach. Japonia oczami kobiety. Zobaczcie na tę szklaną bombkę, która jest po prostu bombka, to chyba jest bombka, jest po prostu przepiękna. No i oczywiście życzenia świąteczne. Ja po prostu mam najlepszą społeczność, najlepszych ludzi tutaj na moim kanale, w moich mediach społecznościowych,
Zbudowaliśmy świetną relację i po prostu co roku dostaję od Was genialne prezenty, których tak naprawdę wcale nie musicie robić. No jestem Wam niesamowicie wdzięczna i dziękuję z całego serca. Jestem właśnie po live'ie z Magdą Mek, które robiłyśmy na naszych Instagramach. Kto nas śledzi na Instagramie, ten doskonale będzie wiedział, co chodzi, a kto nie śledzi, to informuję, że cyklicznie spotykamy się na żywo. Na moim i na Magdy profilu na Instagramie i rozmawiamy sobie na różne tematy. Dzisiaj na przykład rozmawiałyśmy na temat organizacji w kuchni i nie tylko, zdradzałyśmy kilka fajnych tipów. Słuchajcie, jeśli jeszcze nas nie śledzicie na Instagramie, to zapraszam Was bardzo serdecznie. A zapraszam oczywiście na mój profil, ponieważ ja staram się raz w tygodniu robić taki live na żywo. Zapraszam różnych gości, a to są takie babskie rozmowy na różne tematy. Pielęgnacyjne i nie tylko, także będzie mi bardzo miło, jeśli będziemy się tam spotykać właśnie cyklicznie. Zapraszam Was jeszcze raz bardzo serdecznie, a teraz słuchajcie, zabieram się za moją wieczorną pielęgnację. Powiem Wam, że jestem strasznie zmęczona, w ogóle rozbolała mnie głowa, więc to będzie taka skondensowana, szybka wieczorna pielęgnacja. Zacznę od zmycia makijażu oczu i tutaj buzi micelarnym płynem kojącym od marki Shelly. Następnie przejdę do oczyszczania, mojej skóry, czyli Lumi Spa Ajo, tradycyjna głowica, do tego żel do skóry suchej, zwilżę moją twarz napką, a następnie przejdę do tonizacji i dzisiaj zastosuję wygładzający płyn mikrozłuszczający z 2% kwasem salicylowym od marki Basic Lab. Brzmi się w ogóle, słuchajcie, język plącze. Naprawdę, uwierzcie mi, jestem zmęczona, ale szczęśliwa, jak to się mówi. Dobra, zabieram się za demakijaż. W międzyczasie, jak wchłania mi się właśnie ten kwasowy tonik, nałożyłam sobie serum w okolice oczu od marki Eisenberg i zaaplikowałam serum na brwi oraz serum do rzęs. Co teraz robię? Teraz nałożę sobie bioaktywne serum naprawczo odgładzające od Shelly. Wy już doskonale znacie ten kosmetyk. Dzisiaj, tak jak mówię, taka minimalna pielęgnacja, bo powiem Wam, że naprawdę jestem zmęczona. Nawet nie myślałam, że będę taka zmęczona. Co prawda nie nagrywałam dzisiaj wszystkiego. To znaczy, po opakowaniu prezentów, po obiedzie, pojechałam odebrać paczki z paczkomatu, odwiedziłam moją mamę, spotkałam się z moją siostrą, a załatwiłam jeszcze parę spraw na poczcie. No i jak wróciłam do domu, to ogarnęłam trochę w domu, przyszedł ten godzinny live. No i naprawdę przez ten chyba ból głowy, powiem Wam szczerze, tak jakoś dziwnie się czuję. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś objaw, że coś mnie łapie. Bo w ogóle nie ma takiej opcji, żeby cokolwiek mnie złapało. A teraz ciągle słyszę, że ktoś chory, jakieś wirusy. Nie, 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 w ogóle nie ma takiej opcji. Dobra, i na zakończenie mojej dzisiejszej wieczornej pielęgnacji ceramidowy krem do twarzy od marki Slavia Cosmetics. Kosmetyk niezbędny, jeśli chodzi o pielęgnację zimową. Także na serum obowiązkowo krem. Masujemy twarz, szyję. Wziąłam jeszcze tylko szybki prysznic. Nałożyłam sobie balsam do ciała i tak naprawdę chyba pójdę zaraz normalnie przytulać poduszkę. Przysięgam. Zrobię sobie jeszcze jakieś zioła na wieczór, może melisę, żeby się jeszcze zrelaksować i lepiej spać. Mam nadzieję, że ten ból głowy mi przejdzie. No, a my kochani widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Teraz tych vlogów, tych filmów jest cała masa na moim kanale. Więc kto nie widział wcześniejszych, to zapraszam do nadrobienia. A kto jest na bieżąco, to widzimy się oczywiście w kolejnym filmie.
Dziękuję bardzo za Waszą obecność. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!